podcast prowincjonalny. Zaprasza Łukasz Dziedzic. W 15 odcinku podcastu prowincjonalnego sięgam po raz kolejny do mojego archiwum. W kwietniu 2002 roku w pogoni za dźwiękiem trafiłem do więzienia. Dotarła do mnie informacja, że w wadowickim zakładzie karnym działa radiowęzeł prowadzony przez skazanych. Postanowiłem odwiedzić kolegów po fachu i porozmawiać o ich radiowej działalności za więziennym murem. Wtorek, 23 dzień kwietnia. Imieniny Jerzego, Wojciecha i Idziego. Skazany Darek. W zakładzie jest pewnego rodzaju taka charakterystyka. Tutaj się nie typuje, gdzie kto pójdzie do pracy, jedynie się może starać o pracę, a więc pewnego rodzaju przypadek, że jest miejsce, nie wiem, jakiegoś wyboru dokonuje na pewno wychowawca do spraw kulturalno-oświatowych, włącznie z kierownictwem. No a reszta to już po prostu zależy od nas, jak my tutaj coś robimy, jak to zrobimy, jak się dostosujemy do tego. Skazany Andrzej. Na pewno też jakiś wpływ ma wykształcenie, jakie mamy w danym momencie. Czyli ukończona szkoła, zainteresowania, również nasze zachowanie, czyli jacy jesteśmy. Czy mimo wszystko jesteśmy spokojni, czy też bardziej buntowniczo podchodzimy do życia. Długo panowie już tutaj zajmują się radiem, znaczy radiowęzłem? No... Ja tutaj w Wadowicach już jestem 3 lata. Mówi pan, że to raczej kwestia przypadku, że pan znalazł się tutaj właśnie w radiowęźle. Dobrze się stało, źle się stało? No, ja myślę, że dobry przypadek, bo to człowiek, jak się to mówi, ciągle się rozwija, ciągle się czegoś uczy. No i mnie to dało wiele, że czegoś nowego się nauczyłem, jakieś inne podejście. Wiadomo, człowiek na co dzień nie ma jakiegoś takiego kontaktu z mikrofonem. Jak gdyby węższy zakres dostępu do muzyki pod celą, tutaj jest ten wybór większy. Jest ta możliwość jak gdyby przejrzenia prasy codziennej, skonfrontowania to z tym wszystkim, co się dzieje na ogół na świecie, co widać w telewizji. No, jak gdyby samo to, że te informacje przekazuje się kolegom spod celi poprzez te audycje własne, no, też jest w pewien sposób taka rozwijająca, nie? Jeżeli pan wyjdzie na wolność, ma pan zamiar znaleźć pracę w radio na przykład? Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, jaka będzie sytuacja na rynku po wyjściu. A myślał pan o tym? Wcześniej nie. A pan? Czy chciałby znaleźć pracę w radiu po wyjściu na wolność? No nie, no ja nigdy o tym nie myślałem w ten sposób. Gdzieś po prostu jestem ukierunkowany w drugą stronę, myślę o zupełnie innej pracy, nie związanej w ogóle ani z radiem, ani z jakimś przekazem informacji. Jest to jak gdyby... Myślałem, że chciałby pan iść do telewizji. Nie, nic podobnego. Gdzieś no, jest to zajęcie na daną chwilę, na dany czas. No jest taka potrzeba, w jakim stopniu się w tym realizuje. No. Myślę, że to jest takie jak gdyby doświadczenie w życiu którejś z kolei. Pracujecie w radiowęźle. Jak panowie jesteście traktowani przez kolegów? Czy magia radia na nich działa? Nie, nic podobnego. Myślę może, że nie do tego stopnia. Gdzieś to jest wszystko zawarte w takim... To jest specyficzna społeczność w zakładzie karnym i myślę, że wszyscy jesteśmy tak samo jak i pod celą. Przecież razem odbywamy dalej karę, razem siedzimy, razem rozmawiamy, razem się spotykamy gdzieś tam na jakichś zajęciach sportowych, czy też na spacerach, rozmawiamy z sobą zupełnie normalnie, tam nikt nie odczuwa jakiejś takiej, czy ja wiem, jakiegoś dystansu z tego powodu. My tutaj w zupełności inaczej jak radio publiczne, czy jak radio prywatne, jak gdyby nie ingerujemy w życie zakładu do tego stopnia, żeby się posługiwać czyimiś nazwiskami, czy tam mówić o kimś bezpośrednio, kogo sprawa dotyczy. Wiadomo, jest to sprawa danego człowieka, jego problem, jego trudności. No cóż. Nasze audycje są raczej skierowane na takie
ciekawostki gdzieś zebrane z prasy, z telewizji, z radia. Gdzieś to staramy się przekazywać, zbierać w jakąś całość, bo to w różnych stacjach, w różnych gazetach jest zupełnie coś innego i staramy się to jakoś przekazać ogółowi. Przede wszystkim stawiamy na dobrą muzykę. Staramy się w różny sposób zdobywać przede wszystkim nowości muzyczne, dlatego, bo no jednak dla nich muzyka to jest w tym momencie podstawowa rzecz. Oprócz tego staramy się zdobywać jak najwięcej bieżących informacji, które jesteśmy im w stanie przekazywać właśnie przez radiowęzeł, gdyż no mimo wszystko jest w pewnym stopniu ograniczony dostęp do prasy tej codziennej. Stąd właśnie pomiędzy godziną 9 a 11 rano w audycji własnej robimy taką prasówkę, czyli wyciąg świeżych wydarzeń, to co się działo w Polsce, na świecie i dużo sportu. Czy to jest w jakiś sposób cenzurowane? No ja myślę, że nie. No, nie jest to cenzurowane. Jak gdyby sami już staramy się unikać tematów drażliwych, tematów karania, jak gdyby pomijamy wszelkiego rodzaju informacje. Kryminalne, tak, bo nie chcemy zrobić z tej audycji jak gdyby jakiegoś dodatkowego programu 997. Tych programów i tak jest teraz dość sporo w telewizji, w radiu teraz ciągle się ta przemoc szerzy, a więc myślę, że tego wystarczy. Więc tak bardziej raczej na wesoło, z uśmiechem, gdzieś tak coś niesamowitego, troszkę, jak to mówią, spraw wziętych z kosmosu, no... Tak, żeby było dobrze. No. Naga kusicielka. Żywczanin Jan Kantor był spokojnym i bardzo pobożnym człowiekiem. Całe dnie spędzał w kościele. Dwa razy pielgrzymował do Rzymu. Jakież więc było jego zdumienie, gdy pewnego wieczoru do pokoju, w którym żarliwie się modlił, przez okno weszła nagle naga kobieta. Jej zachowanie wyraźnie wskazywało, że interesuje ją seks z rozmodlonym sąsiadem. Jakiej muzyki lubią słuchać więźniowie? Dużo polskiego rocka. Nawet tego starego polskiego rocka. Kawałki Manamu, kawałki teraz już z tych nowych, to ich troje, Łzy. The House of the Rising Sun. Dom wschodzącego słońca. Nie, to już nie te czasy. Kiedyś w więzieniu to były te piosenki były w jakiś sposób takie utrwalane, pielęgnowane. Teraz świat więzienia zmienił się zupełnie. Jest to inne więzienie, jest to inny świat. Tak, świat za murem się rozwija, ciągle pędzi do przodu. Tak tutaj może nieco wolniej, ale te zmiany są dość widoczne. Do więzienia już nie przychodzą ludzie tak jak kiedyś, w takim wieku gdzieś około 40-50 lat, są to widać ludzie coraz młodsi, a więc już jak gdyby pewne zachowania, pewne takie utrwalone za murem swoje zainteresowania przenoszą na ten grunt, czyli zainteresowania muzyką, zainteresowania jakieś takie ogólne i sportem i wiedzą taką jakąś, czy ja wiem, no o samochodach, o nowościach technicznych, a więc to przenika i tutaj za mury więzienia. A ilu panowie macie słuchaczy? To się cały czas zmienia. W tym momencie możemy powiedzieć, że w tych dopołudniowych audycjach to praktycznie słuchają nas wszyscy, czyli rzędu 300 osób. Natomiast wieczorne audycje, przez to, że w wielu celach w tym momencie już są telewizory, no mimo wszystko jednak... Telewizja wygrywa z radia. Tak jest. Jakie te audycje są? Da się ich słuchać? Oczywiście, że da się słuchać, to jest ciekawe. Ale tylko dlatego, że innych nie ma, czy? Nie, są różne audycje, no ale akurat dość ciekawe są tutaj programy. Ja bynajmniej słucham cały czas, nie wiem jak inni osadzeni po prostu. Ma pan jakąś ulubioną? Ja szczerze mówiąc to nie mam. Mnie każda interesuje, która jest puszczana, no i... To jest rozrywka. A pan? Słucha pan audycji? Organizowanych przez Radio Węzeł, czy emitowanych? Organizowanych oczywiście przez Radio Węzeł. Powiedzmy sobie tak, że w tym wymiarze, na jaki czas mi pozwala, to tak. Jeżeli chodzi o cenę programów, z tym bywa różnie. Niektóre są ciekawsze, inne mniej. To po prostu zależy od zainteresowań i poziomu intelektualnego osadzonych. Minęła godzina 19. Proszę wysłuchanie komunikatów codziennych.
Podam jadłospis na środę, 24 dzień kwietnia. Norma P. Śniadanie. Chleb, margaryna, kawa, cukier i pasztet pieczony 102 gramy. Obiad. Żurek, ryż, potrawka mięsno-warzywna i kompot. Kolacja. Chleb, margaryna, kawa, cukier i kiełbasa zwyczajna 99 gram. Norma M. Śniadanie. Chleb, margaryna, kawa, cukier i pasztet pieczony 180 gram. Obiad. Żurek, ryż, potrawka mięsno-warzywna i kompot. Kolacja. Chleb, margaryna, kawa, cukier i kiełbasa zwyczajna 99 gram. Nie wiem, co stało się z Darkiem i Andrzejem. Nie wiem, jak długie wyroki odsiadywali i z jakiego powodu. Nie da się też legalnie zdobyć wiedzy o ich dalszych losach. Ale może wpadną jakimś cudem na podcast prowincjonalny i skontaktują się ze mną. Mam nadzieję, że wszystko u nich w porządku. Ten i inne odcinki podcastu prowincjonalnego dostępne są na stronie podcastprowincjonalny.pl, w aplikacji Patronite Audio, w Spotify, w podcastach Google, w podcastach Apple i na YouTube. Dziękuję za wszystkie maile, komentarze i sugestie. Zachęcam do kontaktu ze mną, zachęcam też do wsparcia podcastu. Można to zrobić na przykład przez patronite.pl. Przy okazji bardzo dziękuję za dotychczasowe wsparcie Instytutowi Nauki Lektikon, Joli, Elżbiecie i Alfredowi. Do usłyszenia niebawem.